Tak jak Państwu mówiłam o tej mojej pacjentce, która mając lat 12 doświadczyła nadużycia, przekroczenia swoich granic ze strony 18-letniego kolegi i ona nie widziała w swoim zachowaniu, czy nie miała dostępu do tego, aby wysyłała sygnały, które byłyby raz, że seksualizowane, dwa, że niedostosowane do jej wieku. Ona nie miała do tego dostępu. Ona mówiła o tym chłopcu, że on wysyłał do niej sygnały, tak jakby była dorosłą kobietą i nie widziała tutaj swojego kawałka.